Coraz większa liczba ostrowczan decyduje się na zakup psa lub kota. Często błędnie myślimy, że jest to rozwiązanie łatwe. Wystarczy zabrać zwierzę ze sprawdzonej hodowli lub przygarnąć psiaka ze schroniska. Tymczasem zabranie pupila do domu oznacza szereg obowiązków, o których każdy miłośnik zwierząt powinien pamiętać. Jeżeli przygarniamy lub kupujemy sobie szczeniaka lub kociaka, powinniśmy pamiętać o tym, żeby zjawić się z nim jak najszybciej u lekarza. Lekarz weterynarii zbada takie zwierzę i zadecyduje, co z nim dalej się będzie działo, prawda? Najczęściej to się kończy tak, że dostajemy, prawda, odrobaczenie w gabinecie na miejscu. Po czym dalsze zalecenia wyglądają tak, że przychodzimy z pieskiem na szczepienie za tydzień lub za dwa, w zależności od tego, w jakim wieku jest to zwierzę. I takich sesji profilaktycznych mamy 3 lub 4. Musimy pieska zaszczepić od chorób zakaźnych. Tak, to ta sama sprawa dotyczy również kotów. Musimy pamiętać, że mamy ustawowy obowiązek szczepienia psów, jak i również kotów przeciwko wściekliźnie. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, o czym musimy pamiętać. Szczepienia profilaktyczne, jak już będziemy mieli szczeniaka zaszczepionego od wszystkich chorób, powtarzamy raz na rok. Natomiast odrobaczenie takiego zwierzęcia, czyli profilaktyka przeciw pasożytom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, powinna się odbywać 3-4 razy w roku. W zależności od tego, jak zwierzę jest narażone na kontakt z takimi pasożytami. Opieka medyczna to niezbędne minimum, jakie właściciel powinien zapewnić swojemu pupilowi. Psa lub kota można także ubezpieczyć. Zwierzę dostaje wtedy specjalny chip, który pomaga zlokalizować czworonoga w przypadku kradzieży lub ucieczki. Swojego pupila możemy także poddawać zabiegom pielęgnacyjnym. Tak, on jest strzyżony, bo takie jorki mają włos, to nie jest sierść, tylko włos. No i marzną i no jest taka moda, że jorkom kupuje się ubranka. Wychodząc na spacery z psem, pamiętajmy także o sprzątaniu po naszym pupilu. Trawniki na ostrowieckich osiedlach często straszą wyglądem i nie pomaga groźba karania mandatami tych, którzy sprzątać nie chcą. Współczuję paniom, które porządki robią na naszym osiedlu, szczególnie po nocy, bo ja zawsze noszę przy sobie kilka torebek takich reklamówek. Papierowe mi się już skończyły i niestety po jorku sprzątam i zachęcam wszystkich właścicieli, obojętne czy małych, czy dużych piesków, aby również zadbali o to nasze słoneczne osiedle, aby było czysto. Zbliża się zima, czas, w którym zwierzęta są najbardziej bezbronne. Wyrzucone z domów często zamarzają albo umierają z głodu. Dlatego przed zakupem psa czy kota powinniśmy się dobrze zastanowić, bo posiadanie zwierzaka to nie tylko przyjemność, to także wydatek i troska.